They don't advertise for killers in a newspaper. That was my profession. Ex-cop. Ex-Blade Runner. Ex-killer. Filip? Hubert? O, teraz jest dobrze. Bardzo się cieszę, że jest dobrze. Tak samo jak dobrze jest obejrzeć Blade Runnera pierwszego przed premierą drugiego Blade Runnera. Lub w ogóle nie będzie premiery drugiego Blade Runnera, bo wszyscy umrzemy, kiedy nawiedzi nas wreszcie Orkan Ksawery, którego pierwsze objawy widzimy już za oknem. I właśnie idąc, Filip, do naszego podcastowego studia, stwierdziłem, że to jest bardzo dobra aura, bo wtedy jeszcze tak nie wiało, tylko po prostu padało, żeby porozmawiać o filmie Blade Runner, w którym co? W którym ciągle pada. Prawie tak, ciągle pada. W tej piosence. Nie, Filip, jest pierwsze trivia, to znaczy, czy wierzy, że pomysł, żeby w filmie takim jak 7 był przez cały czas deszcz, no, jest zainspirowany stricte Blade Runnerem? Nie wiedziałem tego. Ta-dam! I to jest jedna z bardzo wielu rzeczy, które są zainspirowane Blade Runnerem. W tym wśród tych rzeczy jest także sequel filmu Blade Runner, który też jest nim zainspirowany i który mamy chęć doznać go w weekend. Tak, niedziela IMAX, będzie Blade Runner 2049. Dlatego dobrze jest sobie przypomnieć wcześniejszą część, tak jak wspomniałeś, i opowiedzieć wam o tym, dlaczego Blade Runner jest... To jest arcydzieło, to jest pionier gatunku cyberpunk i to jest filmowa ekstrawagancja, która zmieniła kinematografię science fiction na lata. No, przynajmniej na 35 lat. Chyba 35 lat ma ten film. A także zainspirowała takie filmy jak ulubiony film takich głupich ludzi jak Filip, czyli Matrix. I tam też pada deszcz, to też jest zainspirowane Blade Runnerem? Oczywiście, wszystko jest zainspirowane Blade Runnerem i Filip, w związku z tym pierwsza obawa moja jest taka, że Blade Runner drugi będzie tym samym co drugi Matrix, czyli będzie dużo, dużo gorszy, nawet zapowiedzi są wszystkie identyczne, bo tak samo jak przed drugim Matrixem wyszła fantastyczna kompilacja filmów pod tytułem Animatrix, tak, gdzie były różnego rodzaju mangowe bajki opowiadające o historii, które doprowadziły do pierwszego i drugiego filmu. Tak samo w przypadku Blade Runnera mamy co? Mamy mangową bajkę, która mówi o tym, co się wydarzyło dużo, dużo wcześniej. Mamy Ani Blade X, ale Ani Blade X jest też aktorski, bo syn Ridleya Scotta, który się nazywa Luke. Czy to były odrzuty z produkcji? No właśnie, jestem ciekawy. W każdym razie on oficjalnie wyreżyserował dwa krótkie metraże, które pokazały nam Jareda Leto i pokazały nam Dave'a Bautistę w akcji, a pan Shinichiro Watanabe, tak się wymawia jego nazwisko prawdopodobnie, yes, wyreżyserował 15-minutową anime, która jest najbliższa chronologicznie Blade Runneru, którego akcja dzieje się w roku 2019, czyli za dwa lata już. Tak, i zgodnie z przewidywaniami wtedy pojawi się model Nexus 6. Mm-hmm. Na razie nie pamiętam, ile było Nexusów, ale googlowych chyba na szósty już był. Był już szósty Nexus, potem zrezygnowali z tego. Jest Pixel teraz. Tak, więc już niedługo Nexus 8 w postaci super inteligentnego robota. Zresztą wszystko się zgadza, bo teraz wszyscy mówią, jaki to Google super robi sztuczną inteligencję. Mm-hmm. Więc Nexus 8, tak jak w bajce anime, będzie na pewno super inteligentną maszyną, która spowoduje upadek ludzkości. No a przecież jak jesteśmy w zagranicznym kraju, to w polskim może też, ale jak gadasz do takiego śmiesznego małego pudełeczka z światełkiem i mówisz mu na przykład Alexa, zrób coś tam, albo OK Google, zrób coś tam, to jest jakbyś gadał do Daryl Hanna prawie. Tak, brakuje tylko mu rąk, nóg, głowy i narządów rozrodczych. Wagin. Tak, ale Filip, ale, wszystko ale zaczęło się w roku 1982. Zaczęło się nawet wcześniej, bo powieść, na której oficjalnie jest oparty film Blade Runner, pochodzi z roku 68. Lecz powieść różni się chyba znacząco od samego filmu i tylko, to się tak mówi, na motywach. Na motywach, tak. Szczególnie, że inne trivia, które przeczytałem, że ani Ridley Scott, ani jego główny scenarzysta nie przeczytali, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, w związku z czym jakby... That's that. To jest tak jak Tim Burton, który nie czyta komiksów o Batmanie i robi film o Batmanie. Tak samo Ridley Scott, który nie czyta książek science fiction, robi film science fiction. Tak może być, ale tak, rok 82, my się nie narodziliśmy jeszcze przez dwa lata. Harrison Ford jest młody, piękny i ponętny. Tak, młody, piękny, ponętny. U szczytu sławy. Tak, świeżo, proszę pana, po Indianie Jonesie, numer jeden. I to było taka
takie złamanie, chciałem powiedzieć, jego kariery, bo on był taki przygodowy i sympatyczny, nie? A teraz nadużywa alkoholu i władzy. Ale wciąż jest przygodowy. I wciąż bardzo jest przygodowy. Jest bardzo przygodowy, tylko jest bardzo przygodowy w zwolnionym tempie. I nie jest to zwolnione tempo jak u Zacka Snydera, gdzie jest zwolnione tempo zwolnionego tempa, ale jest zwolnione tempo. Najlepsze sceny akcji w tym filmie dzieją się w zwolnionym tempie. Tak. I Filip, jest to, widzisz, opowieść science fiction, jakiej jeszcze świat wcześniej nie widział. Nie widział jej i ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład przypomniałem sobie ten film w jego najlepszej wersji, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wersji oficjalnie jest 5, a tak naprawdę jest nawet 7 chyba. Tak jest. Jeśli chodzi o Blade Runnera. I najlepsza jest znana jako Final Cut. I tą właśnie wersję obejrzałem kilka dni temu, żeby się tak właśnie na świeżo przygotować do takoż podcastu, jakoż i seansu filmowego. Jest. I pomijając rzecz, o której nie pamiętałem, czyli że faktycznie jest to bardzo powolnie biegnący sobie film, to strona wizualna, pomijając sprzęt komputerowy, się nie zestarza ani troszeczkę. W sensie te wszystkie makiety, plany, miniatury. Ale jak to światełka... sprzęt komputerowy też się nie zatrzyma, to jest taki, wiesz, cyberpunkowa retrofuturo. Tak, teraz to jest bardzo modne, ale jakby patrząc na to, jak wyglądają ekrany i interfejsy, no to jednak śmiem twierdzić, że te 35 lat, które dzieli fabularnie oba Blade Runnery i czasowo w produkcie oba Blade Runnery, chcę powiedzieć, że jest trochę niewiarygodne, że w świecie, w którym wynaleźli latające samochody, nie mogą wynaleźć płaskich ekranów, tylko są kineskopowe ekrany o rozdzielczości 300x200 pikseli. Przyjmujemy, że to jest alternatywna oczywiście rzeczywistość, czyli jakiś świat bliźniaczo podobny do naszego, gdzie takie ekrany są popularne i będą jeszcze długo. Może Hubert w 2049 też będą kineskopowe ekrany, dowiemy się w niedzielę. Albo wreszcie dojrzeją do tego, że ekran telewizora nie musi być wypukłą bańką z czarną obwódką, która wyświetla analogowy szum. Tak, i przynajmniej ten element technologiczny nadgonią, to znaczy wiesz, będzie można oglądać filmy w wysokiej rozdzielczości. Mm-hmm. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że pierwszy Blade Runner, pomijając kolorystykę imprezowo-neonową, jest generalnie strasznie ciemny i nawet jak tam jest dzień, to jest czarno jak w dupie. Ale to, co jeszcze charakteryzuje ten film, Filip, to jest to, że jest to film, który bardzo łatwo może połączyć miłośników kina przygodowo-fantastycznego, jak i tak zwanych klasycznych filmowych snobów, bo jest to prawdopodobnie jeden z nielicznych filmów, gdzie wszyscy się zgadzają, że to jest arcydzieło. To jest arcydzieło kinematografii, proszę pana. Ridley Scott od tego czasu nie zrobił ani jednego lepszego filmu, prawdopodobnie. No nie wiem, film Gladiator był całkiem niezły. Black Hawk Down jest całkiem niezły. I ja na przykład sądzę, że i Prometeusz, i Nowy Obcy też nie są takie zupełnie najgorsze. A powiedz mi, ale czy ty oglądałeś ten film jako młode dziecię? Pierwszego Blade Runnera widziałem nie jak zupełnie młode dziecię, myślę, że w okolicach nastolactwa, ale na 100% była to wersja pod tytułem Descartes i jego Rita, czy jakiej tam, Rebeka, odjeżdżają Rachel. Rachel. Odjeżdżają w siną dal samochodem, podczas gdy w tle są kadry z lśnienia niewykorzystane przez Stanleya Kubricka i jest voice over w wykonaniu Harrisona Forda. Na 100% to widziałem wersję, bo teraz jakoś podświadomie, jakby nie pamiętałem dokładnie, jakie są zmiany w tym Final Cut, ale podświadomie oczekiwałem, że jeszcze finał będzie dłuższy niż faktycznie był. Chcesz mi powiedzieć, że wcześniej nie widziałeś Final Cut? Nie, nie widziałem. To było, mój Boże! Dlatego bardzo się cieszę, że wybrałem właśnie jedyną słuszną opcję, żeby się przygotować. Filip, nie wiedziałem, że aż tak bardzo różnimy się w życiu, bo przecież... ja wiem, kiedyś ty posiadasz. Omawiając sylwetkę wielkiego człowieka Forda Harrisona, tak, już wspominałem, że Blade Runner to jest film, który widziałem, jest to jeden z pewnie 5 filmów, który widziałem najwięcej razy w życiu. Ja na pierwszym miejscu bezapelacyjnie Skazani na Shawshank. Myślałem, że to jest Terminator 2, jak to jest w moim przypadku. Nie. Tutaj myślę pierwsza piątka, a na pewno pierwsza dziesiątka. I absolutnie, że tak powiem, nie pamiętam czasów, kiedy widziałem ten film w wersji normalnej, takiej telewizyjno-kinowej. To znaczy tak, gdzie Harrison Ford mówi: nie wiem, dlaczego ocalił mi życie, może dlatego, że kochał życie w tych ostatnich chwilach bardziej niż cokolwiek na świecie. Widzę to właśnie na ekranie przed chwilą, to widziałem, zamknij się.
i gdzie tak film się nie kończy piękną zielenią i radosną muzyczką i ja i mój android, mój seks niewolnik uciekamy ku lepszej przyszłości, tylko kończy się w sposób oczywiście brutalny, tak, czyli mój Boże, on mi zostawił figurkę i to jest figurka jednorożca, to może sugerować, że ja jestem android. Wiesz co, obawiam się, że w tym nowym Blade Runnerze to zostanie jakoś bardzo brutalnie i niesatysfakcjonująco wyjaśnione. Przeczytałem, no właśnie tak, bo ty tak tutaj, proszę pana, ja wiem, że sadzisz, są same cudowne recenzje, ale... że to jest film, który zostawia daleko w tyle wszystkie inne filmy science fiction z ostatnich lat. Hubert, używasz arcydzieło... tego samego głosu. Tak, dokładnie. To już słyszałem dzisiaj wcześniej. I nie, jedna rzecz z jednej pan, z wielu pozytywnych recenzji. I że pan reżyser, który gada z francuskim akcentem jest i Kanadyjczykiem. Jest wybitnym po prostu artystowskim twórcą science fiction, nigdy nie może się pomylić, bo wszystko co robi po prostu jest genialne. Jak i sra gównem, znaczy złotym też prawdopodobnie. Więc ja wiem, zachwytów nie ma końca, tym bardziej jestem sceptycznie tego nastawiony. Właśnie, podchodzisz bardzo może jest to słuszna metoda, bo jest opcja taka, że powiesz, a nie mówiłem, kurwa, leszcze, albo powiesz, jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Ale jedno, co mnie nie zdziwiło, to, że film będzie trwał 3 godziny, to jest bardzo dobre, bo musi być bardzo powolny, bo to jest jedna z też z kolejnych cech Blade Runnera, to, że tam akcja się toczy w bardzo, bardzo ślimaczym tempie i pamiętam, że za młodu trochę mi to przeszkadzało, ale mimo wszystko klimat jakby zwyciężał w mojej głowie i wciąż stwierdzałem dobry film. Tak teraz w ogóle teraz siadam w filmie, wiesz, mroczny pokój z wyciemnionym. Lejesz sobie trochę whisky do troszkę bardzo kwadratowej szklanki. Do kwadratowej szklanki whisky, trochę lodu. I siedzisz i się po prostu delektujesz tym cyberpunkiem całym, może tym tak, smutnym światem i tym Harrisonem Fordem, którego mina przez cały czas jest taka lekko wkurzona, lekko zdziwiona i lekko jakby, wiesz, w pijackim widzie nie wiedział, co się dzieje. No bo on trochę nie wie, co się dzieje na pewno, ale zakładam, że to jest metoda taka, proszę pana, aktorska. Ale chciałem powiedzieć, że nie kończymy wielu myśli, bo ja chciałem powiedzieć, że to jest, w zalewie to jest też cecha charakterystyczna podcastu. W zalewie tych wszystkich mega pozytywnych recenzji w jednej przeczytałem nawet, że właśnie postać Dicka Ricarda jest rozpisana bardzo dobrze i że Harrison Ford jest jedną z najjaśniejszych gwiazd tego filmu i że pokazuje talent aktorski. Co w tym jest dziwnego, przecież Harrison Ford jest zawsze najjaśniejszą częścią każdego filmu, który wystąpi. To już powiedzieliśmy w odcinku którymś tam podcastu Hammerside, tak? Tak się przygotowaliśmy. Ale że częścią składową nieodzowną nie tego performance'u nie jest to, że właśnie bardzo dobrze rozpisali postać i że jakby, jak to ładnie kiedyś ująłeś, ten kalkując angielski, łuk postaci pana Deckarda jest zrobiony excellent. Tak, ale chciałem, widzę, że tutaj wchodzi ci Denis Villeneuve troszeczkę tam, ale Filip, przede wszystkim chciałem zauważyć, że teraz. Że mam jeszcze bardzo jedną poważną obawę, mianowicie obawiam się, bo dla mnie Blade Runner ten stary jest, nie wiem, tak jakoś też chyba z racji tego, na jakich nośnikach go oglądałem do tej pory, zawsze się wiąże właśnie z jakimś takim szumem, z jakimś takim ziarnem, z jakimś takim brudem, a te wszystkie trailery i te filmiki też są takie gładziutkie, wszystko jest takie, wiesz, piękne, wymuskane, nowoczesne, cyfrowe i trochę się tego obawiam. Ja teraz oczekuję, zaraz się wtrącę, żebyś nie skończył myśli, jak to w podcaście Hammerside, że powinna być, jak tylko się pojawi wersja na Blu-rayu tego filmu za pół roku, że ktoś zrobi, przepuści ją przez 4 magnetowidy i nagrać na VHS-a. Tak, i zrobi taką, wiesz, panoramkę elegancką oczywiście, ale takie zjechane, ziarniste i miękkie, taki miękki obraz. I takie literki takie kanciaste na nim. Tak. Z poszarpanej krawędzie. I myślę, że obejrzenie takiego jeszcze, wiesz, w mono to byłoby dosyć przeżycie niezwykłe, ale zanim to trzeba go obejrzeć tak, jak sobie tego twórcy wymarzyli, czyli w IMAX-ie. Tak, ale moim zdaniem tak czy siak będzie bardzo, bardzo ciężko, żeby nadgonić, w sensie dogonić wizjonerstwo części pierwszej, choćby z tego względu, że jest to sequel, a Filip, sequel takiego filmu, no nie wiem, co jest w stanie więcej takiego wymyślić ciekawego, bo przecież Blade Runner był filmem, Filip, rewolucyjnym. No, jak już wiemy. Zarówno jeśli chodzi o wizualia, wykorzystanie efektów specjalnych, jak i muzykę. Która to, wiesz, zrywa z tym takim wylansowanym przez Gwiezdne Wojny symfonicznym charakterem muzyki, jest space opery to, i tak dalej. To, co teraz jest modne, czyli syntezatory, proszę pana, elektro. Tylko po prostu pan, wiesz, pan Vangelis wjechał i zrobił muzykę, która jest jeszcze wolniejsza niż akcja tego filmu. Czy Vangelis jest tak jak Vin Diesel? To jest to samo? Właśnie nigdy nie wiem, czy to się mówi Vangelis, czy Vangelis, czy... Vangelis. Tak, czy Vangelis, czy może tak. Evangelos Odysseas Papatanasio. Tak, także pan Papatanasio.
zrobił muzykę, która jest tak szalenie charakterystyczna. Nie mam akcentu, nie wiem. No. Ale nie wiem bardziej, czy jest charakterystyczna dla filmu, czy dla stylu muzycznego pana Vangelisa. Nieważne. Filip, o czym jest film Blade Runner? Blade Runner, ale tak dosłownie, czy tak na tym... Nie, o widzisz, i to jest to. Bo zwykle mówimy, ten film jest o tym, że Spider-Man ratuje Nowy Jork przed sępem, nie? Ten film jest o tym, że Avengersi ratują fikcyjne europejskie państwo przed inwazją androidów. Tymczasem A ten film jest... A właśnie, dobrze, dosłownie ten film jest o tym, że na nieistniejących pozaziemskich koloniach warunki są tak trudne, że muszą tam pracować roboty inteligentne zwane replikantami, bo słusznie panowie twórcy stwierdzili, że słowo android nie nadaje powagi takiej odpowiedniej tej temu typowi postaci. I prawdopodobnie mogłoby się skończyć procesem od George'a Lucasa. Wiadomo. W związku z tym, bardzo słusznie się zabezpieczyli. W związku z tym wymyślili słowo replikant i że replikanci pracują tam, gdzie ludzie nie mogą, oni są lepszymi wersjami człowieka, ale z racji tego, że pierwsze wersje były obarczone różnymi wadami albo za długo ten, no to teraz jest nowa, najlepsza wersja, ale może żyć tylko 4 lata. I one są, proszę pana, na tyle niebezpieczne, że teraz na Ziemi mówią, nie ma miejsca na Ziemi na nich. My jesteśmy ludzie, nasza ziemia, ta ziemia. A wy tam na tych księżycach sobie pracujcie. Ale czwórka porwała... Czwórka czy szóstka? Czwórka. Czwórka. Czwórka porwała statek, wylądowała w Los Angeles i teraz tam grasuje, w związku z czym policja mówi, ej, znajdźcie mi najlepszego Blade Runnera. Dlaczego się nazywa ta profesja tak? Nie wiem, ale spoko. Znajdźcie mi najlepszego biegacza z ostrzami, żeby złapał mi tych androidów. Przypomnę się taniec z nożami. Tak. Polecamy taniec z nożami w wykonaniu kabaretów z Zielonej Góry. Tak. Różnych. To był chyba pan Wojtek znany. Chyba tak. Nie? Tak. I pan Blade Runner Harrison Ford, który jest prawie że klasycznym przedstawicielem faceta, który właśnie idzie na emeryturę, chociaż on po prostu skończył służbę, nie? Ale to jakby jest ten archetyp, że już nie pracuje teraz. On jest po prostu ale tak serany mordowaniem robotów, zrobić, że tak, że musisz wykonać ostatnie. Ale musisz wykonać. Brakuje tylko tego, żeby przez cały film powtarzał I'm too old for this shit. Tak? I też brakuje, żeby miał swojego partnera, którym oczywiście musiałby być czarno-biały Humphrey Bogart, bo jest to postać żywcem wyjęta z tak z kina noir, czyli wiesz, Filip, prochowiec, wiadomo, czyli zapijaczenie, czyli dosyć, że tak powiem, brutalne podejście do kobiet, zwłaszcza w sytuacjach intymnych. Gdyż, jak stwierdziliśmy, dużo pije, więc ma z tym problem. I ta niejednoznaczna kreatura musi się przebijać przez miasto, żeby złapać te cztery roboty i to jest jakby, to jest clue filmu. Tak. Ale właśnie jest jeszcze ten drugi, proszę pana, drugi poziom. Bo widzisz, Filip, niewyrobiony kinowo widz mógłby odczytywać ten film w sposób dosłowny. Tymczasem za przygodową i efektowną warstwą wizualno-fantastyczną kryje się głęboki moralny problem. Pytanie o naturę ludzkości. Chyba, czy to jest paradygmat może ewentualnie. Pytanie o to, co czyni nas ludźmi i czy... wspomnienia maszyn. To oni ściągnęli to z Ghost in the Shell. No właśnie, film. Też jest taki motyw. Ten film pokazuje nam jasno, że we współczesnym kinie nie ma ani jednej oryginalnej myśli, bo wszystkie oryginalne myśli pochodzą z filmu Blade Runner. Dobre science fiction zaczęło się w 82 roku. I skończyło się, tak? A teraz powróci w roku 2017 sequelem. Tak. Chciałem powiedzieć, myślałem, że wiesz, na przykład się oburzysz, że Gwiezdne Wojny, ale jak wszyscy wiemy, Gwiezdne Wojny to fantastyka, w związku z tym... Tak, nie, Gwiezdne Wojny to jest film dla upośledzonych idiotów. I stulejarzy w ogóle, tak obowiązkowo. Jest. Tymczasem to jest film dla koneserów prawdziwego, głębokiego kina, bo oto, możemy to odczytywać jako, wiesz, dystopijny obraz świata, w którym korporacje odzierają ludzkość z tego, co najważniejsze. Z człowieczeństwa. Tak, możemy to odczytywać właśnie jako... przestrogę przed zbytnim zaufaniem technologii, tak, ale przed sztuczną inteligencją. Ta technologia zdaje się być bardziej człowiekiem niż sam człowiek. Przecież Roybat jest najbardziej złożoną sztuczną postacią w historii prawdopodobnie kinematografii. W historii aktorstwa Rutgera Hauera. I w historii aktorstwa Rutgera Hauera, który teraz niedawno zagrał przecież w cyberpunkowej polskiej grze Observer. Pana detektywa, który się wybija kabelkiem w ludzkie umysły, żeby ich wspomnienia odczytać. Hammerzeit. Wiedza i ciekawostki. A widziałeś taki film z Rutgerem Hauerem, że on w obroży chodzą i, i nie mogą się oddalić od siebie? To było fajne. Tak czy siak... A ten film, gdzie on jest ślepym jakimś takim karateką i ma w lasce miecz? Jest taki film? No. Mój Boże. To jest z krokodylem. Poczekaj.
Czy Rutger Hauer będzie moim nowym ulubionym człowiekiem? Nie, nie ma pauz, Filip. Dobrze, i ten oto Filip, Blade Runner, Descartes, ma takie zadanie, żeby złapać te roboty. Ale oprócz tego w jego życie, Filip, wkrada się ślepa furia. Pięknie. Ale bardzo uśmiechnięty jest na tym plakacie. No zobacz, wszystkich tu tą swoją ukrytą kataną. Jest to, widzisz, na listę do obejrzenia. Dobrze. Yep. Ale na jego drodze, Filip, staje piękna kobieta. Staje, okazuje się, że jest sztuczna, ale o tym nie wie. I to jest pierwszy, Filip, pierwszy punkt, w którym on zaczyna się zastanawiać. Czy to znaczy, że jej wspomnienia, mimo że zaszczepione w niej, to są mniej prawdziwe niż moje? A może moje też są we mnie zaszczepione. Więc jak sobie radzi z tym nasz bohater? Bierze i gwałci po prostu kobietę, tak? Jest to piękny przykład filmu, w którym kobieta mówi: nie chcę, powiedz, że chcesz. Chcę, tak. I już jest, wiesz, nie? Jest zgoda na pożycie intymne. Jest to scena, która wzbudza trochę niesmak, szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach, bo jest to, wiesz, mniej więcej... Może nie jest to ten poziom, jak James Bond w filmie tam Goldfinger, wiesz, nie? Mówi, a teraz idź sobie, mężczyźni muszą pogadać, klepie kobietę w tyłek, na do widzenia. Tak? Sean Connery, wiesz, wzór męskości. Ale mimo wszystko zostawia to trochę takie, wiesz, ambiwalentne uczucia w stosunku do głównego bohatera. I ja myślę, że to jest celowo, bo to jest, proszę pana... film na tyle Ale potem uciekają razem samochodem, więc jest wszystko okej. No, więc jak wiemy, ona się naprawdę mi zakochała przez oczywiście gwałt i picie, ale no cóż, teraz już jest prawdziwa miłość. No i właśnie, no i pan Blade Runner, wiesz, prowadzi klasyczne takie detektywistyczne śledztwo, pod tym, wiesz, przegląda zdjęcia. Tak, on dostaje nazwiska ludzi, z którymi musi się spotkać, więc idzie, się spotyka, rozmawia, cegiełki znajduje i... Więc to jest proszę pana taki noir detektywistyczny film w stylu starych kryminałów. Tylko że dzieje się w przyszłości i są roboty, no. I właśnie chciałem przypomniało mi się, jeszcze jest jedna rzecz, która bardzo mi się kojarzy i że została zainspirowana filmem Blade Runner w filmie Piąty Element Luca Bessona. Znaczy ten futurystyczny chiński sprzedawca jedzenia, który tak, to znaczy główny bohater musi siedzieć i wpierniczać makaron po prostu od takiego dziadka, który jest futurystycznym swoim wózku, wiesz, którym sprzedaje chińskie specjały. Wózku, który ma super mikroskop, który może podejrzeć syntetyczną łuskę węża. Tak, i tutaj takich postaci jest bardzo dużo, wiesz, tutaj jest też film, kiedy wiesz, jeszcze azjatyckie postacie były pokazywane w filmie nie dlatego, żeby dużo Chińczyków poszło i zwiększyło box office, tylko dlatego, że wiesz, że wprowadzały odpowiedni koloryt do tego, jakże wiesz, dystopijnego przyszłościowego świata. Świat przyszłości jest wielkim kulturowym tyglem i te nierówności i niezrozumienia, które teraz mają miejsce, to wtedy... A ty jesteś na świeżo po tym filmie, tak, nie? No. Więc moje pytanie, które chciałem zadać tobie, trochę traci sens, bo chciałem tak, wiesz, zapytać. Pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy, jak myślisz film Blade Runner. Pierwszy obraz, jak ci staje przed oczami. Pierwszy obraz, ten, który wrzuciłem na Facebooka dzisiaj, czyli latający samochód i Japonka na wielkim, czy Chinka, kurde, nie wiem, Azjatka na wielkim telewizorze. To chyba taka gejsza była, to raczej taka gejsza, to Japonka. Raczej Japonka, tak? Bo właśnie, no to jest ta wizja miasta przyszłości, która też potem była gdzieś tam przerabiana i kopiowana na wszelkie możliwe sposoby, ale jak ja myślę o Blade Runnerze, to oczywiście ta muzyka Vangelisa gdzieś tam w tle mi w głowie, tak, i ten, wiesz, i ten taki wybuch ognia w zwolnionym tempie. Więc chciałem tym dojść do tematu właśnie, że w sposób, w jaki jest pokazane miasto, miasto w przyszłości, tak bliskie, Filip, już naszym współczesnym realiom. Tak, Los Angeles tak, za 2 lata się zmieni do Poznania. Tak, więc mamy coraz mniej czasu, wiesz, wizja optymistyczna z powrotu do przyszłości już jest za nami, więc teraz tylko czekamy na tę katastrofę, która spowoduje, że świat będzie bardzo, bardzo ciemny i bardzo, bardzo brudny i bardzo, bardzo deszczowy. No, ale jak wiemy, to jakby to jest taka chmura, która się unosi bezpośrednio nad miastem, bo jak wyjechali, to było już spoko. Więc... No właśnie, to jest ciekawe, nie? No, wiesz. Znaczy, ale wiesz, zapominamy o tej scenie. Tak. Jeżeli chodzi o kontrolowanie pogody, to film Geostorm już niedługo. Gerard Butler kontra kosmiczne satelity. Dobrze, więc Filip, do tej pory mówiliśmy trochę o Rutgerze Hauerze. O Rutgerze Haueru. A o Harrisonu, tak? Fordu. I o Harrisonu Fordzie, ale...
W tym filmie pojawia się jeszcze cały szereg postaci, które każda jakby jest do zapamiętania. Czy zapamiętujemy Blade Runnerkową Daryl Hannah, której to była pierwsza taka duża rola, naprawdę? Jak ile ona, czekaj, w 82 roku, ile miała lat? 22 lata tylko miała chyba. Tak, bo zapamiętujemy ją i zresztą Rutgera Hauera też dlatego, że oni się naprawdę zachowują jak takie bardzo, bardzo mądre dzieci. Znaczy, w sensie, mówią w sposób składny i piękne zdania składają, zwłaszcza Rutger Hauer, ale reagują w sposób bardzo dziecięcy, emocjonalny. Jest ta scena, jak się dowiadują, że zabili, zdaje się, Leona, czy któregoś tam z nich zabili. I Rutger Hauer robi taką minę właśnie smutnego dzieciaka, nie? Taka jest, że i to nie jest tak, że wiesz, że to jest jakiś joke, nie? Że jest jakiś, wiesz, on tylko się nabija. Tak zareagował. Tylko naprawdę tak zareagował, bo gdzieś tam, wiesz, w tych swoim cybernetycznym mózgu ma zaprogramowane, wiesz, reakcję smutną. Ale to jest super, bo to jest być może rzecz, na którą by dużo osób tak bez jakiegoś zastanawiania się nie zwróciło uwagi, że oni mają jakby wpisane w swoje życie to, że to mają 4 lata na zebranie tych wszystkich doświadczeń, więc to się dzieje dużo szybciej. Oni są oczywiście hiperinteligentni i całą wiedzę mogą pozyskać, wiesz, w 7 sekund wczepiając sobie kabel w łeb, w ramię czy w cokolwiek. Czy w cokolwiek? Tak, no, wiadomo. No, mimo wszystko radzą sobie na sposób taki, oni są odbiciem ludzkości mimo wszystko, tak? Bo przecież człowiek go zbudował jednego z drugim. Ten człowiek w dużych okularach. Ten człowiek w bardzo dużych okularach wymyślił ich mózg. Tak, i bardzo mi się podoba, że najlepszym sposobem na prezentowanie geniuszu Hubert jakiegokolwiek człowieka jest to, że potrafi grać w szachy na odległość z innymi ludźmi. Tak, to jest, i jest dużo lepszy od nich. To jest taki tutaj ten, nie? W podcaście, jak on się nazywa? Filmsack byłby w tym momencie trope alert, tak? Bo to jest taka klisza klasyczna. No, znaczy, jak ktoś gra, tak, albo gra na odległość w szachy, albo gra sam ze sobą w szachy, to wtedy, wiesz, nie? To wtedy znaczy, że to mamy do czynienia z geniuszem. Tak, więc pan, pan Tyrell, Eldon Tyrell, który jest... I pan Jan Sebastian Bach. Jan Sebastian Bach, ale w ogóle Eldon Tyrell to jest takie nazwisko, które jakoś Elon Musk. Jakby ten typ imienia i nazwiska tak zbudowany, że... A wiesz, czy to jest to? Tak? Czy Elon Musk tak? Się nazwał na cześć postaci z Blade Runnera? Tak, tylko Elon Musk jednak nie jest tak bezczelny, że nazywa swoją firmę po prostu Musk Corporation. Tak jak Tyrell Corporation. Ale bardzo mi się podoba, bo tu idziemy dalej, bo w nowym Blade Runnerze jest pan Neander Wallace, którego wygrał Jared Leto, i jest Wallace Corporation, więc... Jest tak, ta tradycja nazewnictwa nas prawie tak silna jak w Polsce nazywanie firmy coś X na końcu, tak? Albo Pol. Lub Pol, tak. Tak. No. Śrubek z Pol na przykład. Janusz Pol. Bardzo dobrze. Januszek z Pol. Januszek z Pol. Bardzo mi się podobał a propos tego, że Netflix, nasz, chyba Netflix, na Facebooku się pojawił odkopany post jakiś sprzed iluś miesięcy, że odpowiedzią, i to był post z branży naszej filmowej, popkulturowej. Pierwszą odpowiedź, którą ten wpisał, firma Srakpol. Wywóz nieczystość. I to jest już konkretna nazwa. Filip, jedyną postacią, która w moim mniemaniu troszkę się jakby wybija, ale z bardzo prozaicznego względu, z całej tej plejady postaci świetnie wkomponowanych w świat przyszłości, jest właśnie wspomniana już wcześniej pani Rachel. Tak. I to z tego prostego względu, że ma fryzurę jak z lat 80., nie oszukujmy się. Ma fryzurę po prostu wyjętą żywcem z lat 80., nalokowane po prostu, wiesz, napuszone włosy. Tak. Jest po prostu taką, wiesz, taką symbolem seksu z lat 80. Ona ma taki typ urody, Sean Young, który, bo jak ona jest Rachel oficjalnie, to jest taka upięta, taka pin-upowa trochę, w tym swoim takim garniturku z wielkimi tymi ramionami. No właśnie, jeszcze ten garniturek z tymi ale potem jak, poduszkami na ramionach. Jak Harrison Ford ją bałamuci brutalnie ten w swoim mieszkaniu, to właśnie włosy rozpuszczone to są jak ta, jakiej tam, Kelly McGillis z Top Guna. To jest ten sam czas mniej więcej. No tak, no dokładnie, tak. Trochę krótkie włosy, są kręcone, takie w nieładzie. Czy chcesz mieć, że Ridley Scott po prostu dogadał się ze swoim bratem, żeby pokazywać taki typ urody? Archetyp kobiecego piękna z roku 82. Nie wiem, czy Top Gun jest z tego samego roku? Obawiam się, że jest z 84. Okej, okay, please wait. Please wait. Proszę pana, 8-6 nawet. 8-6 nawet, czyli, proszę pana, Ridley Scott powiedział i mówi, sprawdziło się, Tony, bierz to. Tak, tylko... A?
mówi, ty miałeś brunetę, ja biorę blondynę. No i bardzo słusznie, trzeba, wiesz, yin i yang. Tak, natomiast pozostałe postaci idealnie, moim zdaniem, się wkomponowują w świat przyszłości, łącznie, Filip, z obrazem właśnie naszego współczesnego przegrywa piwniczaka, stulejarza J.F. Sebastiana, czyli programisty, który zarabia 15 tysięcy złotych miesięcznie, ale nie ma znajomych, nie ma życia, tak, i buduje sobie przyjaciół, którzy z nim mieszkają i są jakimś chorym wytworem jego wyobraźni, a kiedy ma już okazję spotkać kobietę na swojej drodze, to widzisz, daje się jej omamić, tak, i ginie zasadniczo w sposób dosyć brutalny. Zgadza się, i w ogóle tu chciałem powiedzieć, że to jest kolejna, proszę pana, paralela, którą Blade Runner czyni wobec świata współczesnego, bo właśnie ten stulejarz, co zarabia 15 tysięcy i nie ma znajomych, no to on się otacza ekranami, on tam ma, o, bo ja tu, wiesz, skype'uję albo facetime'uję z moimi kolegami z New Yorku, nie, albo z kumplami w Battlegrounds napierdzielam i tam szczelam. I to jest to samo, to są jego przyjaciele, którzy nie są namacalni, nie? Zabawki są namacalne, ale nie są z kolei prawdziwymi ludźmi, więc to jest po prostu Blade Runner, jest genialnym filmem. Wizjonerstwo plus 1000. I Filip, jeszcze jedna rzecz, bo mi się tak z tą właśnie z panem Sebastianem Bachem skojarzyło, tak. Że jest ta scena taka, która pamiętam, że jak byłem młody, za dzieciaka oglądałem i to do dzisiaj tak mam, że wzbudza we mnie takie nawet, no. To znaczy, kiedy już dochodzi do starcia pana Deckarda właśnie z Daryl Hannah, mm-hmm. i on w końcu jej strzela, tam w brzuch zdaje się, w jej strzela, no. i ona tak się w takich konwulsjach wije, tak. się tak jak tak, w takim przyspieszonym tempie, tak jak to oglądam za każdym razem, mówię tak, takie, to jest takie cholernie brutalne mimo wszystko, mimo że tak specjalnie się nie dzieje. Zgadza się, mam podobnie, aczkolwiek dużo bardziej mam, nie wiem, czy ty wyznajesz też takie odczucia, że te wszystkie takie ohydne mniej lub bardziej, albo brutalne mniej lub bardziej obrażenia, które mają miejsce w filmie, odstrzelenie głowy, tak, wysadzenie wszystkich nóg, jakie człowiek ma, albo przecięcie na pół kataną, są takie, wiesz, albo to było, ale jak ktoś ci robi coś, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, że może ci się stać, czyli jak Rutger Hauer wyłamuje palce Harrisonowi Fordowi, to jest takie bardziej, wow, to jest, Jezu, to dlatego jest, najgorszym filmem na świecie jest Czarny Łabędź, gdzie są wszystkiego rodzaju naskórki, paznokcie, tak. Jezus Maria. Lub ewentualnie ta część Jackassa, kiedy przecinają ze papierem błonę między palcami. Dokładnie to samo, tak? Więc tak, rzeczywiście scena, w której Rutger Hauer sobie bardzo intensywnie wyłamuje paluchy pana Harrisona Ford, i pan Harrison Ford łazi z taką łapą, tak, koślawą. Próbuje strzelać, jest... nie mogę strzelać. Jest zdecydowanie przejmująca. Zresztą tak samo podobnie jak scena, kiedy pan Rutger Hauer swoją umierającą dłoń sobie otwiera poprzez przebicie sobie. I tutaj, wiesz, to jest Filip Chrystusowa, wiesz, stygmaty sobie robi. To jest po prostu I am Jesus, I am Jesus. Klasyczny motyw. No i dochodzimy, Filip, po raz kolejny do postaci pana Rutgera Hauera, który... Bo on jest alfa, omega, początek i koniec tego filmu. Który prawdopodobnie, wiesz, zrobił ten film zarówno swoją postacią, jak i tym, że wymyślił, wiesz, najgenialniejszy tekst po prostu całego tego filmu, i to jest powód, dla którego ten film jest cytowany do dzisiaj po prostu co chwilę, tak? Jeśli coś jest z tego filmu cytowane, to właśnie ten jego znany monolog, który został rozbudowany, o, wiesz, od najlepsze zdanie, że wszystko to zginie tak jak łzy w deszczu, i wiesz, on to mówi w deszczu jest, rozumiesz to? A potem umiera. I się zastanawiasz, czy on ma łzy, bo te jego łzy w tym deszczu czy mogą zginąć, bo czy to są robotowe łzy, czy on, wiesz, czy on czuje, ale nie wiesz, nie dowiesz się tego, bo w tym deszczu to ginie. I... Ale ja to rozumiem, bo mi Deckard wyjaśnił w filmie, jak był narracja była. I Filip, powiedz mi, gdybyś w roku 2017 zobaczył film, w którym postać, która wygłasza tego typu monolog, umiera i umierając wypuszcza białego gołąbka z rąk, który leci w stronę nieba, to czy byś powiedział, mój Boże, jakie to jest słabe, tak byś powiedział, nie? Bym powiedział, że jakby... Oklepany. Nie, jakby prawdopodobnie bym się zatrzymał, że ej, do gołębia było zajebiste, ale no, ale po co? A tutaj zobacz, jak się sprawdza gołąb, No, i tak. To jest też jeden... O, i to jest jedna z tych scen, która została poprawiona w wersji ostatecznej. Jak ten gołąb leci, to jest taki ładny, znaczy brzydki miejski krajobraz, natomiast w wersji oryginalnej z niewiadomych względów chyba jakoś coś mi się zabrakło budżetu na dekorację czy coś, po prostu on leci w stronę A, niebieskiego nieba, takiego bardziej niż do tej pory, a B, okay. na takiej po prostu zwykłej blachowej ścianie
z takim kominem. I to taka jest scena, która bardzo burzy klimat. Okay. I Ridleyowi Scottowi, wiesz, to wierciło po prostu dziurę w głowie przez długie, długie lata. Oglądał to powieka, tak? Tak, i na szczęście tam w roku 2007, dzięki, wiesz, potędze efektów komputerowych, jakie już zostały wtedy osiągnięte. Czyli Ridley Scott powiedział: hej George, mój dobry kolego, którego znam, bo jestem tak samo słynny filmowcem jak ty, co zrobić, żeby mi się lepiej oglądały moje filmy? Człowieku, powieki dodaj. Dużo powiek. On mrugania. Tak. Czy rozumiesz, że przez powieki rozumiesz to, żebym poprawił tą scenę z gołębiem? Mój, tak, zrób to. A widzisz, a w tym filmie akurat byłoby bardzo dużo okazji do tego, żeby dodać dużo powiek, bo w tym filmie jest tyle oczu, bo jest oczy jako zwierciadło duszy, tak, jako świadectwo ludzkości i zarówno ujawniające twoje człowieczeństwo, jak i ujawniające twoje replikanstwo. Bo w tym filmie wszyscy replikanci mają, wiesz, taki błysk wokół, w sensie, kiedy patrzą pod światło, to mają takie, nie wiem, jaki to jest, jak ten efekt, tak jakby ktoś ci fleszem zrobił po prostu zdjęcie kocie oczy, no. Tak jest. O, pięknie. To powiedziałeś, Filip, pięknie to powiedziałeś. Pięknie to powiedziałeś. Więc tutaj byłoby bardzo wiele okazji do tego, żeby dorobić dużo powiek, tak? Tak, żeby dorobić dużo powiek. Na przykład jak masz te zamrożone oczy w tym słoiku, to mogłyby mrugać, tak? Albo wiesz, albo kiedy pan Rutger Hauer panu Tyrellowi te oczy wgniata w czaszkę, to następnie mógłby na przykład wyjąć te ręce z tymi oczami, to oczy mogłyby mrugać. A w ogóle, czy istnieje wersja Blade Runnera, gdzie wszystkie oczy w teście Wojta Kampfa zostały zamienione na googly eyes? Nie, ale myślę, że powinna powstać bardzo niedługo. Tyle tych wersji jest, że Google Eyes Edition przypana jest po prostu jedną z wielu. No. Tak, miejmy nadzieję, że takie coś, jeśli jeszcze nie powstało, to powstanie. Jeśli nas słuchasz, ty, kto komu się chce to zrobić i masz wszystkie środki ku temu, to zrób to, a następnie wyślij to nam, żebyśmy my to wrzucili na YouTube'a i zgarnęli cały fame. Yeah! Polecamy się. Tak czy siak, Filip, czy wiesz też, że scena, która prawdopodobnie jest kluczową sceną dla dylematu moralnego Descartesa i jest jakby taką wskazówką co do jego człowieczeństwa lub też nieczłowieczeństwa, została w wersji kinowej też wycięta. Co ty, kurwa, pedoś? Mianowicie scena, kiedy, wiesz, on sobie plumka na pianinie, a potem zasypia i mu się śni jednorożec. No. I to jest, wiesz, bezpośrednie nawiązanie do tytułu książki, której Ridley Scott nie czytał, czyli czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Nie śnią o jednorożcach. Yep. I też ta scena dużo więcej mówi nam w samej końcówce, bo w tej oryginalnej wersji kinowej tej sceny nie ma, więc jednorożec nic nie znaczy. Tak. Więc to, że tamten pan zostawia mu... Jednorożca jest bez sensu. Tak, zostawia mu figurkę, to po prostu świadczy o tym, byłem tu i wiem, że ona tu jest, ale pozwoliłem jej przeżyć, żebyś ty mógł, wiesz, z nią tam dalej robić, co ci się podoba, nie? Wiesz, te bez... You filthy bastard. Tak, bros before hoes, nie? Tymczasem kolejna scena, która nabiera, wiesz, dużego znaczenia, bo mówić nie tylko byłem tu, wiem, że ona tu jest i pozwoliłem jej żyć, ale wiem, że ty jesteś, wiem, może, że ty śnisz o jednorożcach, bo ci wkleiliśmy te wspomnienia do głowy. Yes. I to, wiesz, to ci każe twierdzić, mój Boże, on, wiesz. I potem zaczęły się te wszystkie fanowskie teorie, że o, a w tym jednym ujęciu widać, że mu się też tak oczy lekko błyszczą. Tak. Ale to właśnie, o co pytałeś wcześniej, czy w takim razie nowy Blade Runner definitywnie utnie spekulacje i powie, hej, on jest replikantem albo nie? Czy zostawią to ciągle? Obawiam się takiej sceny, bo jedno jest pewne, Harrison Ford umrze w tym filmie, bo Harrison Ford, jak wszyscy wiemy, na stare lata, zanim on umrze, to chce uśmiercić wszystkie symbole twojego dzieciństwa. Czyli to już mówiliśmy mówiąc, o tym. Jeszcze Indiana Jones musi jeszcze być. Powstanie. Piąteczka 2020. Piąteczka, gdzie, wiesz, tytuł Śmierć Indiana Jonesa. Tak? Szokująca śmierć Indiana Jonesa. No w tytule będzie. Tak jest. To tutaj, moim zdaniem, wiesz, on na pewno zginie i jeszcze powinna być taka scena, wiesz, w Blade Runnerze, gdzie, nie wiem, tak jak, gdzie tuż przed śmiercią, wiesz, okrywa pana, jak on się nazywa? Goslinga? Tak, Ryana Goslinga tym swoim prochowcem, wiesz, mówi, teraz ty będziesz... Tak, ty będziesz Blade Runner. Chociaż nie, on ten prochowiec chyba już miał przedtem, nie? Jest taki, wiesz, element umundurowania po prostu wszystkich Blade Runnerów, nie? Czyli to pewnie, czyli Ryan Gosling na koniec powinien powiedzieć... So I'm some kind of a hub, Blade Runner, tak? Tak. Albo wiesz, albo będzie Harrison Ford umierający i będzie mówił I am a... i nie powiesz human, czy wiesz, replikant. Będzie ten... Nie, tak nisko nie upadniemy, nie? Nie, ale jak powiedział I am a Blade Runner, nie? I am a Blade Runner. A Blade Runner.
Tak, i wtedy powinni mu rozwalić czachę i zobaczyć, czy w środku jest cybernetyczny mózg. Mówi, ej, Gosling, zastanawiaj się, weź tam. No i sprawdź. No! Dobrze. Więc no, widzisz, i proszę pana, i teraz ja bym bardzo, bardzo chciał, że... Bo ten jednak odcinek podcastu jest taki awaryjny, taki... ekspresowy, taki, żebyśmy pokazali, że jednak Blade Runner jest wciąż bardzo nie, warto uwagi. Ja tym odcinkiem podcastu chcę powiedzieć dwie rzeczy. Proszę. A, czekam mocno na ten film, nowego Blade Runnera. Dwa, jestem miłośnikiem ambitnego kina, więc niejednoznacznych moralnie postaci, głębokich rozważań natury filozoficznej. Jestem fanatykiem myślenia. Lubię, wiesz, fascynuję się myśleniem, chciałbym myśleć, rozwijać się. Szukam dziewczyny, która szuka chłopaka, z którym może wspólnie myśleć. Z którym mogłaby rozwijać się intelektualnie, ćwiczyć pamięć, myśleć, zadawać sobie pytania. Która jest fanatyczką myślenia. I patrzeć w gwiazdy. Z fanatykiem myślenia. Chciałem powiedzieć, że na przykład tak jak ty, niestety nie myślą dystrybutorzy filmowi i ci, którzy układają repertuary kinowe, bo na przykład miałem wielką ochotę obejrzeć w kinie film The Square, który dostał Palmę w Cannes i jest rzekomo super śmieszny, ale jednocześnie chorobliwie ambitny. Jest w kinie i jest dokładnie... Powiem ci szczerze, moja żona wczoraj obejrzała ten film w kinie. To beze mnie oczywiście. Serdecznie gratuluję, bo to było dlatego, że wychodzi. Dobrze, jest. Wszystko mam. Znaczy, jest szansa, że jakieś studyjne kina jeszcze będą, owszem, go grały, ale dokładnie za 31 minut Cinema City puszcza ostatni seans ever w ogóle tego filmu, więc wiem, że go nie obejrzę już. Chyba, że oczywiście w warunkach domowych za jakiś czas. Ale to tak tylko chciałem powiedzieć, bo oni nie są fanatykami myślenia tak jak ty i dlatego nie wiedzą, że jednak trzeba film puścić więcej niż raz dziennie o 22, żeby jednak ktoś na niego poszedł. Lub nie zależy na tym, żeby ktoś na niego poszedł, lub wiedzą, że nikt na niego nie przyjdzie, bo wszyscy, którzy Filip idą na takie filmy, to chodzą, wiesz, do takich kin jak Amarant, Muza, Malta. Tak, i inne kina w innych miastach, które są kinami studyjnymi. A gdzie jest kino Amarant? Kino Amarant jest, nie wiem, ale słyszałem tę nazwę, bo nigdy nie byłem. Nie, bo myślałem, że na przykład, wiesz, tu zasadzisz jakąś bombę, że otworzyli nowe studyjne kino. Ale wiesz, znam kogoś, kto był. No, powiedział mi, że tam lecą dobre filmy. Tak czy siak. Blade Runner z roku 1982. No nie można powiedzieć, że jest spoko, Filip. To jest film, który jest nadspoko. Jest fantastycznie, on jest super spoko. Jest ponadczasowy i jest absolutnie kamieniem milowym w kinematografii nie tylko gatunkowej tak zwanej, czyli science fiction, roboty, futuryzm, tylko ogólnie, tak po prostu. Bo to jest film, który wyprzelił swoje czasy i myślę, że mimo tego, że może się wydawać pretensjonalny, trochę powolny i trochę taki, powolny, no, to jest eufemizm, tak? To wszystko jest przemyślane i celowe i tak miało być. No. Tak miało być, Filip, i to jest film, niestety, jeden z wielu wizjonerskich filmów, który następnie został, wiesz, zupełnie zbezczeszczony, wyeksploatowany, skopiowany przez podrzędne klony, takie jak Matrix, Matrix 2, Matrix 3. Odwaj się od Matrixa. A także wiele innych. Tak, ale Filip, ten film jest spoko. Jest spoko. Jest wysoko, jest tak wysoko, że jest... Z 1,50 m. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Ale jest najwyżej, prawie najwyżej. I jeśli, Filip, film Blade Runner 2049 okaże się mimo wszystko, wiesz, nahypowany na maksa, ale tak naprawdę beznadziejny, to jest, wiesz, to jest koniec kariery francusko-kanadyjsko jakiegokolwiek tam reżysera, pana... Tego kurwa, tak? Villeneuve'a. Pana Villeneuve'a. Ale, ale, Filip, ale jeśli mu się uda naprawdę zrobić godny sequel... to wiesz, to go wywinduje już tak bardzo wysoko, że będzie musiał się naprawdę, w następnym filmie już będzie musiał się jakoś zhańbić totalnie. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, nie ma wyjścia. Że jeżeli się nie zhańbi na będziesz tak, na takim poziomie, na takim, że już będzie, momencie, że wszyscy będą tylko czekać, kiedy mu się wreszcie coś spieprzy, kiedy coś spieprzy. Ewentualnie jego spieprzenie może polegać na tym, że nakręci jakąś taką wysokobudżetową padakę, taką totalnie, wiesz, że strzelają się i są cycki tylko i wyłącznie. Ale na pewno będą sobie zadawać przy tym trudne pytania moralne, bo ten... Dobrze, Filip, ale jeszcze tak napomknęliśmy troszkę. Blade Runner,
doceniamy. Och, bardzo. Ale napomknęliśmy o tych krótkometrażowkach, o których ja bym chciał powiedzieć co nieco. Proszę, to był pierwsza, początek. Pierwsza z nich, w której to zaznajamiamy się co nieco z postacią graną przez pana Jareda Leto, który, wiesz, Filip, jest aktorem wybitnie metodycznym, w związku z tym na ja planie... Wiem, tam chodził przez miesiąc z opaską na gałach, czy co tam... Tak, było, no. Nie w tych, on chodził w tych soczewkach, które by zasłaniały, wiesz, w szkłach kontaktowych, które naprawdę mu zasłaniały i on naprawdę nie widział, Jezu, przez nie. I wiesz, i on przez to się mógł wczuć w tę postać. Kurde, on jest dobrym aktorem, ale mam wrażenie, że on za bardzo mówi, ej, to teraz powiem prasie, że przez 4 dni nie srałem, tylko żeby poczuć, wiesz, ból istnienia. No właśnie, nie? Taki na przykład Daniel Day-Lewis jakoś niespecjalnie chyba chodzi po całym świecie i opowiada, że wysyła tam... On po prostu gra. Że wysyła zużyte prezerwatywy kolegom z planu przez... pół roku, tak. Tylko po prostu on wchodzi, robi robotę, która sprawia, że naprawdę, wiesz, szczena ci opada i to za każdym razem. No ale nic, jakby dobra, możemy to pominąć. A pan Jared Leto, wiesz, on ma talent, ale on go lubi roztrwonić. Polski piłkarz. Chociaż teraz już to jest nieprawda. Teraz polski piłkarz, pan ma taki talent. Dzisiaj chyba 6-1 słyszałem. O, panie. No, nie ma żartów. Więc nie wiem, bo nie oglądam. Ale tak, ale tutaj w pierwszym filmie poznajemy pana Jareda Leto i to jest, ta pierwsza krótkometrażówka była fajna, no. Ale tak właśnie miałem, to już powiedziałem na początku troszkę, miałem takie wrażenie, że to jest taki trochę odpad z produkcji, to znaczy zamykamy się w tym pomieszczeniu i kręcimy taki trochę... Tak, 5 minut dialogów, tak? Tak, ale tak jakoś nie do końca ten klimat kupiłem. Za to drugi... Czyli pan Dave Bautista na rynku. Czyli Dave Bautista, który, wiesz, pokazuje, że tam trochę przyaktorzyć umie. I to jest właśnie spoko. Bo i pokazuje też, że szalenie zabawnie wygląda w okularach. Bardzo, bardzo małe okularki na wielkiej, łysej głowie. Tak, to tutaj muszę przyznać, że w tym filmie poczułem klimat Blade Runnera bardzo, bardzo mocno. To myślę, choćby że... dlatego, że przez to, że akcja się toczy w takim miejscu klasycznie Blade Runnerowym. Scenografia jest na maksa Blade Runnera. Bo nawet w tym pierwszym filmie, to też teoretycznie jest takie Blade Runner, no wiesz, biuro korporacji jakieś, nie? Tam jakiejś tam firmy, ale to nie było takie biuro, wiesz, z wielkim oknem, które ci pokazuje Los Angeles przyszłości, tylko tak, po prostu jakiś taki zamknięty pokoik, jak wiesz, jak jakiś pokoik księgowego bez okna, nie? Tymczasem w drugim, tutaj wiesz, mamy ten rynek, mamy... I padający deszcz. Mamy padający deszcz, mamy te, wiesz, Filip, biedotę, nie? Wiesz, no. Ten film reprezentuje biedę. Jak Peja. Tak. I tutaj stwierdziłem, o, jest dobrze, jest, wiesz, jest walka. Czy dopiero jak obejrzałeś Blackout 2022, to stwierdziłeś... Nie, jak obejrzałem Blackout, to stwierdziłem, że... Przede wszystkim ten film, nie wiem, ja nie jestem absolutnie koneserem, więc wygląda dla mnie jak wszystkie inne filmy anime, które... Nie, to prawda, ja też nie jestem miłośnikiem anime. Jeśli gdyby ktoś sceny z tego filmu wmontował w Ghost in the Shell, to bym się nie zorientował prawdopodobnie. Też nie jestem w stanie rozpoznać stylu, że ten reżyser to jest ewidentnie ten kadr z jego filmu. Jedyne, co mi się podobało, to ten taki... W środku był ten taki wojenny... Taki brudny, taki poporysowany. Tak, to trochę. Było bardzo fajnie, to było takie fajne, to było takie artystowskie, nie? Rozumiem. Jak polska animacja za 80. Otóż to, tak, 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 wiesz, a polska szkoła animacji jest bardzo silna. I tu stwierdziłem raz, że to wygląda jak każdy inny film anime, jaki widziałem w życiu, a nie widziałem ich zbyt wiele. A dwa, stwierdziłem, że to wygląda jak cały Animatrix i zacząłem się trochę obawiać mimo wszystko. Werdykt wydamy za... Bo nie oszukujmy się, Animatrix był świetny, nie? Prawie super. W całości. Nie pamiętam wszystkich tych, ale wiem, że wszystkie te kawałki były... Zresztą tam była ta sama historia przecież o tym, jak się roboty zbuntowały, bo były przez ludzi dręczone i niszczone. To tutaj w tym filmie mamy dokładnie tę samą fabułę, nie? Zgodzisz się? No tak, tak, tak. Roboty walczące z robotami, ale nieświadomie, i roboty, które są prześladowane przez zwykłych ludzi, więc mówią, no to wysadzimy bazę, w sensie wyłączymy prąd, wysadzimy kopię i nikt nie będzie wiedział, kto jest robotem. Tak, więc fajny pomysł, żeby te krótkometrażówki zrobić. Bardzo fajny, no. Fajny pomysł, żeby je tak wrzucać do internetu, tak wiesz, tak, teraz sobie to obejrzycie, tak. Podbudowuję klient, ale każe mi się trochę martwić. Zakładam, że pewnie niesłusznie, że wyjdę z kina i powiem, mój Boże, ale jestem usatysfakcjonowany. Szalenie. Tak, moja magikowska natura jest usatysfakcjonowana, bo to jest film o replikantach, a jednocześnie, wiesz, inteligencja moja porażająca też jest usatysfakcjonowana. Bo to drugie dno cię tak połechtało. Tak, mnie. Bo to jest tak głębokie, Filip. Oni mają takie rozterki. Więc
Czekam. Wszyscy czekamy, mili państwo, podcast Hammerzeit idzie prawie na premierę, bo nie dzisiaj, kiedy jest przed premierą, ani nie jutro, kiedy jest premiera, ale w niedzielkę, więc w przyszłym tygodniu bardzo się postaramy nagrać względnie na żywo i na gorąco podcast o Blade Runnerze 2049, ale jest jeszcze tutaj wtrącenie z innej strony galaktyki, bo wieść gminna niesie, że w poniedziałek będzie długo oczekiwany zwiastun Ostatniego Jedi lub Ostatnich Jedi, w związku z czym chyba, że jest to wciąż jedna chyba, wielka podpucha Marka Hamilla. Jeżeli Mark Hamill tym razem mówił prawdę, to jednak mimo wszystko chyba najpierw będzie podcast o zwiastunie, a potem będzie podcast o Blade Runnerze. Ale to się jeszcze zobaczy. To się okaże. Tak czy siak w przyszłym tygodniu dużo, dużo nagrywania i dużo, dużo słuchania przed nami wszystkimi. Dziękujemy, życzymy sobie i wam usłyszenia się już wkrótce. Wow, wow, wow. Koniec.